Aż i tak byśmy się musieli w tych ściekach wykąpać nieszczęsnych. O, zatkajcie nosy, będziemy musieli zanurkować. Fuj. Kurna, Korwo, będziesz się potem musiał nieźle ukryć. No i dziennik jakiś. Włoki. Może można je rzucać na pożarcie szczurom, kto wie. Tutaj są jakieś ukryte rzeczy i chyba tylko na to wskazuje, że będą takie fajne rzeczy poukrywane po mapie. Bardzo fajnie by było, gdybym je wszystkie znajdował, ale to się zdaje, że coś mi się zdaje, że nie zawsze będę miał na to czas. Tutaj nic nie ma na dole, więc chyba trzeba pokręcić zaworem. Patrzcie, robię to bez rąk, bez użycia rąk. Geniusz. Genius. Pasztet z wieloryba, jednak będę jadł ośluzę. Ośluza jest znacznie lepiej doprawiona w tej grze. Nie wiem jak w innych. Dobrze. Coś mi się zdaje, że te szczury będą naprawdę niebezpieczne. Ja się zajmę tymi zwłokami, a ja odkręcę, fuck, odkręcę zawór. Może jest tutaj coś ciekawego? Nie, dobra, nie warto, nie warto. Jestem bardzo ciekawy, ale jednak sobie podarujemy chyba to wszystko. Gra nie wydaje się być jakaś straszna, mroczna, przerażająca itp. O co chodzi? Ha, okej, łańcuchy. Myślałem, że już teraz znajduje się w pobliżu jakiegoś łańcucha. Pieczony szczur, nie, podziękuję, ale sakiewkę jasne, że podniosę. Dobra, tutaj pies szczeka. No co co, wspinamy się do góry. O, o! O, tam coś było na górze. Drut miedziany, nie wiem po cholerę. Zgniłą gruszkę to raczej podziękuję. Za zgniłą gruszkę to raczej podziękuję. Coś mi przyszło właśnie do głowy. A, myślałem, że tutaj uda mi się a, jednak mogę wejść tak po prostu. Nie wiem, czy to było potrzebne. Miotacz pocisków? Wow, co to jest? Rozbrój i ograb. A, dobra, to już wiem, dlaczego dobrze, że się tutaj wspiąłem. Zrobiłem to bezwiednie, ale się opłaciło, jak zresztą sami widzicie. Jest jakaś trupia czacha, nie wiem dlaczego ona tutaj jest. Może ostrzega nas przed tym miotaczem pocisków na wyjęcie, na wynajęcie. Jak... O! A, dobra. Okej. Okay. Czyli takie pułapki jak w Metro, Last Light. No dobrze, dobrze. Tutaj mam jakieś zwłoczki. Nie, 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 nie. Po co mi to? Jezus Maria!
Huh. No to było dobre. Aha. Bełty zapalające z tego mamy. Okej. Kilka tutaj na takich pułapek zapewne będzie można się jeszcze natknąć. Fajnie, lubię takie motywy, lubię, naprawdę. Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić. No co ty, tam się nie wespniesz, korwo, no. No, na róg to jednak się chciało. Esencja szaleju. Nie mam pojęcia, co to ma być. Ktoś to wytłumaczy. A, 20 złota za to dostajemy. 20 monet, które wyglądają na miedziaki w dodatku, a nie na złoto. I ukryte zapasy. Nie wiem, po co oni to ominowali. Dobra, przeczytamy notkę do Lorda Protektora. Witaj, korwo, czy powinienem rzec Lordzie Protektorze. Jak byłeś znany, zanim ten tytuł został ci niesłusznie odebrany, yo, ziom. Jesteśmy sługami cesarstwa i prawdziwej cesarzowej, grupą lojalistów, którzy chcą się z tobą spotkać. Bajdzio, bajdzio. Weź tę broń zbudowaną dla ciebie z najlepszych materiałów na wyspach i spotkaj się z naszym człowiekiem Samuelem w pobliżu miejsca, gdzie tunele uchodzą do rzeki Renhaven. Śpiesz się i powodzenia, mamy ten sam cel. I kusza bojowa. Wyposażenie specjalne, wow. Ja myślałem, że będzie jakiś fajny filmik pokazany, jak on to wszystko zakłada. Aż lśni. Ciśnij o to, by przeczytać samouczek koła zadań. Koło zadań, środkowy przycisk myszy. Wybierz gadżet lub moc, którą chcesz trzymać w lewej dłoni. Wolniej, aby potwierdzić. Przypisz skrót klawiszowy do broni lub mocy. Naciskając dowolne. 10 skrótów klawiszowych. 1, 2. Takie tam. No, hell. Hello. Chyba się nie będziemy na razie posługiwali skrótami klawiszowymi. A czy bełty można wyjmować ze ścian? Jop. Nic poza tym interesującego tutaj nie było. Oczywiście, że cię ograbię, dobry człowieku. Znowu będziemy mogli rabować i grabić ciała zabitych. To, czyli coś, co mi się podoba. Aha, i kolejna pułapka. O. Czy mogę to tak uruchomić? Nie mogę tego jakoś przeciąć, czy coś w ten deseń. Działka Jelego. Na wypadek, gdybyś był za głupi, by to zapamiętać, zajrzyj do swojej whisky, by znaleźć odpowiedź. Whisky łapiesz? Jeśli chcesz swoją działkę, rozgryziesz to. Zajrzyj do swojej whisky. A to chyba nie do mnie. Puszka węgorzy w galarecie, zawsze spoko. I zamek szyfrowy. Whisky w galarecie. Whisky łapiesz. O. Chyba jestem to za głupi. Chyba, że gdzieś tutaj znajdę odpowiedź. Dobrze sobie ponurkować. Dobra, ale ja mam dziennik pod czym? Whisky. Zajrzę do swojej whisky. Cholera, nie mam pojęcia, jak tutaj rozbroić to. Znaczy, jaki jest szyfr. Zupełnie. Whisky, czy whisky może być skrótem od czegoś? Tutaj widziałem jakąś butelkę. Ale być może chodzi o to, że tutaj będzie wiadomość w whisky na przykład i dobrze by było to rozwalić. Ale chyba nie o to chodzi jednak. Nope, nie wydaje mi się.
trójcyfrowy szyfr, którego jednak nie jestem w stanie rozwikłać. Wiadomość przy tym. A, tutaj może. Jest whisky. Napisane whisky. Okej, 4, 5, 1. Oho, jestem genialny. Jestem genialny. Zajebiście. Woo! Mamy to. Eliksir uzdrawiający. Sztuka morajów. 50 monet. Pięknie. Nie, nie czas na kąpiele, korwo. Może coś tutaj znajdziesz. Albo i nie. Dobra, wychodź stąd. Wychodź stąd, korwo! Nie wkurzaj mnie. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Tranik. And try to make a lot of noise when you die. Knock something over. Same zdrowe rzeczy. Bastard. Działa lecznicze też są trochę warte. No i to chyba wszystko. Naciśnij J, aby obejrzeć samouczek śmierć z góry. Spadnij na wroga z wysokości, naciśnij lewy przycisk tuż przed wylądowaniem na nim, aby zadać mu śmierć z góry. Okej. Okay. Aha. Oddaję się tutaj nieprzyzwoitym czynnościom. No dobra, zobaczymy jak to działa. Pewnie muszę dobrze to rozegrać, jeżeli chodzi o czas. Ach, pięknie! Pięknie! O, pieczony szczurek! Specjalizę! Kuchni francuskiej. Nie tylko ślimaki, ani żabie łódka, ale pieczone szczurki również. Ej, no nie no. Fuck. Patrzcie jak kurna się ładnie orientują. Ale ten tu już mnie nie widzi. Może się teraz spojrzy w lewą stronę. Czyli trzech przeciwników jest w tej chwili. Gdzie mogli paść? Jasne, że jestem w stanie ich wszystkich załatwić, ale właśnie nie chcę tego robić, to jest problem. Problem w cudzysłowie. Jasne, Gwin, to chyba jednak będę musiał coś z nim zrobić. Aha. Bij się ze mną! Fuck. Fuck! Okej, spokojnie, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, moi drodzy. Wszystko jest pod kontrolą, będzie jeszcze lepiej, będzie lepiej. Gwarantuję wam to. Bastard. Czyżby on się teraz miał wysikać? Chyba nie. No podejść tutaj trochę. A jeżeli spadnę kurna i wbiję się w tą ziemię z takiej wysokości, to będzie po mnie. Okej, zwyczajowe czynności, oskryptowane. Do kogo ty to mówisz? Palancie. Okej, no to przygotujmy się do skoku śmierci.
Wygląda na to, że generalnie... czasami nie będę chyba miał wyboru i będę musiał kogoś zabić jednak. Tych gnojków jest tutaj kilku. Staramy się rozegrać to po cichu. Nie wiem, czy tutaj już są alternatywne ścieżki, powiedzmy. Okej, okay. Tego się uda ładnie wyeliminować. Zanieśmy go w jakieś w miarę bezpieczne miejsce. Na przykład tutaj. O, chyba się utopi biedaczek. No chyba tak. Ale mam nadzieję, że mi to nie zostanie policzone za złe. W każdym razie woda to jest zawsze dobre miejsce do tego, żeby ukrywać nieprzytomnych przeciwników. Szkoda, że tak jak w metro nie mogę tutaj niczego gasić. Ognia na przykład, albo lamp. Tam było łatwiej, jeżeli o to chodzi. Tutaj musimy poznać trasę poruszania się przeciwników. O. Okej, śmierć z góry to akurat już wiemy, jak to wygląda. Chyba nie ma nic ciekawego tak naprawdę do ograbienia. Raczej nie. Okej, przemkniemy się obok nich. Chyba nie będą patrzyli do góry. Kurna, lepiej ich tutaj poeliminować jednak. Coś mi się tak zdaje. Nie chcę go uśmiercać. Dlaczego nie ma ogłuszenia z góry na przykład? Tylko śmierć. Dobra, czyli skaczę wystarczająco cicho, żeby nie wzbudzać tutaj żadnych podejrzeń. No, delicje. Delicje. Tego mi brakowało w metrze Last Light, czyli ukrywania przeciwników. Co jest? A. To popatrz, czego nie przybiegł praktycznie nikt? Ej no. Kurna, tutaj jest naprawdę tak głęboko, korwo? Nie możesz, kurna, stanąć? Kurna, co za cieć. To jest naprawdę jakiś niski? Dobra. Drut miedziany. To wszystko jest warty hajs. Ja nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek na przykład z takim drutem miedzianym można było zrobić. W sensie jakąś pukawkę ulepszyć czy coś takiego, no ale... Nie wiem, nie pamiętam tego. Blood from the eyes. Krew z oczu. Ale dobrze, to nam jeszcze w miarę wyszło. Tylko jeden fail był podczas skradania się w tych kanałach. Nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że ja się nie zarażę tym szajsem. O. Nie, nie. Ze śmietnika nie będę żarł żadnego żarcia. Sorry. To jednak nie dla mnie. No dobrze, i doszliśmy do Samuela. Witaj, mój przyjacielu. Nigdy cię nie widziałem, ale ufam ci w 100%. Dobrze, starcze. Aha, albo zaczekaj jeszcze chwilę.
Jest tutaj coś poukrywane? Nie, chyba nie. Chyba nie. Aj, mogę się tutaj wspiąć nawet. Aj. Nie, chyba nic tutaj ciekawego nie ma. Fuck, utkwiłem. Dobra, już. Jestem wolny! No dobra. Idziemy z Samuelu. Dobrze, starczy, ruszajmy. Siadamy na to łajbę i odpływamy. Pięknie, zniesławiony. To była chyba nazwa. 7 nieprzytomnych osób. Zabiłem 12. Chyba nie ma tutaj licznika ogłuszenia. Tak mi się przynajmniej zdaje, ale znaleźliśmy, nic nie znaleźliśmy, znalezione monety. Rozegraj ponownie tą misję. Okej. Słuchajcie, ogólny aktualny poziom chaosu był wysoki, czyli nie fajnie, nie tego się spodziewałem, ale nie wiem jakie tutaj są skale. Im wyższy poziom chaosu, tym gorzej, bardziej mroczne zakończenie chyba będzie. Także ja myślę, że będę się już tutaj z wami żegnał. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nie jest łatwo, ale właśnie taki poziom trudności chciałem. Mam nadzieję, że będziecie do końca ze mną oglądali tą serię na moim kanale, czyli Dishonored. Zagrajmy w Dishonored. No i cóż, do zobaczenia w kanałach. Trzymajcie się. Hej, hej.